Naszym gościem jest ksiądz arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Szczęść Boże, witam księdza arcybiskupa bardzo serdecznie. Bóg zapłać, witam. Ekscelencjo, diecezja włocławska świętuje jubileusz 600-lecia konsekracji katedry włocławskiej. Jakie znaczenie dla Kościoła w Polsce ma świętowanie takich jubileuszy? Niewątpliwie historia jest nauczycielką życia i te wydarzenia, które miały miejsce na pewnych etapach historii, są bardzo znaczące i są wielkim świadectwem dokonań owego czasu. Jest to również przypomnienie, że myśmy nie wyrośli z jakiejś ideologii, która się nie sprawdziła, ale myśmy wyrośli z wiary, która zostawia świadectwa tej wiary w biegu historii. I to wydarzenie, że 600 lat temu zbudowano tak piękny kościół przy znacznie mniejszych zasobach ludnościowych, pokazuje, że ówcześni włocławianie mieli perspektywę wiary, wierzyli i mieli nadzieję, że ta katedra się kiedyś wypełni, a może nawet będzie za mała. I dlatego trzeba złożyć im hołd, podziękować za ten wysiłek, za świadectwo ofiarności, trudu. Konsekracja Kościoła to także jakiś hołd temu miejscu, wyłączenie go całkowite ze służby świeckiej, a oddanie Panu Bogu na miejsce spotkania z ludźmi. I to wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo ważne, żeby pokazywać ludziom te kryteria sprawdzalności poprzez historię, także poprzez historię, bo ten etap historii prowadzi nas do źródeł, do historycznych źródeł życia Chrystusa, sława wcielonego na ziemi. I ogromnie ważną rzeczą jest, żebyśmy szanowali te miejsca, te daty, te wydarzenia i próbowali z nich wyciągać dla siebie wniosek. 600 lat katedry włocławskiej każe myśleć także o wkładzie diecezji włocławskiej w życie Kościoła w Polsce. Jak ksiądz arcybiskup spojrzałby na tę kwestię? Diecezja zmieniała swoje granice także w ostatnim okresie, co świadczy o pewnym dynamizmie rozwoju, o pewnych potrzebach duszpasterskich. Sądzę, że jest bardzo wiele punktów odniesienia, które stworzyły tę rzeczywistość dzisiejszego Kościoła, także dzięki Kościołowi włocławskiemu. Chociażby Jasna Góra, przecież to teren dawnej diecezji włocławskiej. Ale też bardzo bliski jest mi też okres pracy i zmagań ze związkami zawodowymi księdza Wyszyńskiego. Wtedy przed wojną właściwie były dwa ośrodki bardzo mocne pracy z robotnikami. Był Włocławek i było Wilno. We Włocławku ksiądz Stefan Wyszyński, w Wilnie ksiądz Aleksander Mościcki, obydwaj późniejsi członkowie Konferencji Episkopatu. W katedrze włocławskiej był wyświęcony potem ksiądz Stefan Wyszyński na kapłana. A kim jest kardynał Wyszyński dla naszego narodu, nie muszę mówić, bo jest to przecież wielki kamień węgielny. Jest to wielki, bardzo mocny fundament, do którego będziemy wracać. Nie da się wykreślić pewnych wydarzeń związanych z jego posługą. To i w historii będą trwały i owocowały. Włocławek to także diecezja, która dała niezwykłą liczbę ofiar kapłańskich w czasie II wojny światowej. Potem ksiądz Popiełuszko, jego męczeństwo właśnie i ta tama na Wiśle. Jest to ubogacanie bolesnymi, ale niezwykle chlubnymi doświadczeniami, do których będziemy się odwoływać i które utrwalają ten fundament Kościoła. 26 czerwca w niedzielę Konferencja Episkopatu Polski na zaproszenie księdza biskupa Wiesława Meringa weźmie udział w centralnych uroczystościach jubileuszu 600-lecia konsekracji katedry. Czym jest udział całej Konferencji Episkopatu w takich uroczystościach? Jest jakimś wyrazem jedności, ale także ciekawości Kościoła
wobec konkretnych lokalnych kościołów, wobec konkretnych diecezji. I dlatego chętnie przyjmujemy te zaproszenia. Czasami trzeba je odłożyć, czy w jakiś sposób umotywować, jak w tym wypadku jest tą motywacją właśnie ta rocznica katedry, ale chętnie przychodzimy zobaczyć, żeby się uczyć także, zobaczyć, co dobrego, w jaki sposób można zrealizować, z czego moglibyśmy skorzystać, gdzie są żywotne siły, która diecezja jest w stanie włączyć się w większy sposób w pracę konferencji episkopatu. Ksiądz biskup diecezjalny włocławski Wiesław Meryk jest przewodniczącym Rady do spraw kultury i także do spraw dialogu z niewierzącymi. Więc są to bardzo istotne dla dzisiejszego rytmu życia kościelnego dziedziny. Dzisiaj ta kultura jest przecież bardzo mocno tak pomijana, dlatego że i te trudności gospodarcze, i ten pęd materialny za sukcesem zewnętrznym, a kultura wymaga i talentów, i zdolności, ale i środków, i możliwości. Wymaga serca po prostu. I wydaje mi się, że dzisiaj ta kultura w Polsce także wymaga tego zatroskania większego. Proszę zobaczyć, że teatr czy życie kulturowe naszego narodu, to przecież jest też potrzeba powrotu do klasyków. To wielki wysiłek włączenia młodzieży, dzieci od początku, żeby pokochali i klasyków literatury, i Szekspira, i Fredry, i Kochanowskiego, i Słowackiego, i mistrzów, którzy są często eliminowani z różnych racji, niekiedy z racji ideologicznych, ale niekiedy z racji na ten rytm życia materialnego, na tę koncentrację tylko na tych właściwie sukcesach zewnętrznych, widzialnych. No, potem historia, powrót do historii, nowoczesnej historii, szkoła, która powinna uczyć właśnie i historii, i kultury narodu, którą trzeba rozwijać, bo to nie jest tak, że to jest rzecz drugorzędna. To jest bardzo ważna sprawa. Musimy się upominać o bezrobotnych, o biednych, o niepełnosprawnych, o tych wszystkich zmarginalizowanych, o chorych duchowo i fizycznie. Ale też trzeba pamiętać, że rozwój zarówno człowieka, jak i społeczeństwa to jest rozwój pełny, także duchowy. Jeśli tego zabraknie, zabraknie czegoś istotnego. Więc myślę, że ten wkład diecezji włocławskiej, który jest bardzo żywotny, i te nowe inicjatywy, a także te nadzieje, które pokładamy w doświadczeniach, w środowiskach ludzi świeckich, w akcji katolickiej, stowarzyszeniach, ruchach duchowości, w ogóle w chrześcijańskim ludzie Bożym z tej diecezji, przyniesie owoce i oczekujemy na tę jeszcze głębszą współpracę, dziękując za zaproszenie nas na te dni refleksji i modlitwy wspólnej tu do Lichenia i do Włocławka. Wobec tego moje ostatnie już pytanie. Jakie jest przesłanie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski czy życzenia dla diecezji włocławskiej w dniu jej święta? Żeby pokazywała najpiękniejsze te strony swego życia, żeby nie wahała się w tym wychodzeniu na zewnątrz, w usługiwaniu innym, żeby była coraz pełniej tą diecezją twórczą poprzez historię, doświadczenie, ale także przez te nowe inicjatywy, żeby Włocławek był bardziej Włocławkiem, to znaczy właśnie tą bardzo starą diecezją w Polsce, wpisaną w rytm jej życia od wieków, która także pomoże wyznaczać przyszłość Kościoła w Polsce w następnych stuleciach. Bardzo serdecznie księdzu arcybiskupowi dziękuję za poświęcony nam czas. Szczęść Boże. Bóg zapłać pomyślności także życzę.